Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejsze nasze poszukiwania będziemy prowadzić na plaży w Julianowie, gdzie znajduje się boisko do gry w siatkówkę i mała plażeczka. Zobaczymy, jakie będą efekty. Żółwik, zaczynamy poszukiwania. Klasyk, folia aluminiowa musi być na otwarcie poszukiwań. Propointer na smyczy. Żeby nie uciekł. Wykrywacz gotowy. No i jest sygnał. Oprócz tego zaczyna padać deszcz. W deszczowej aurze trafiona. Pierwsza złotóweczka. Ale jak głęboko była, co zobacz. To jest około niestety 20 cm. Stety, niestety. Ja kopię każdy dołek, więc takie głębokie mnie strasznie irytują, że muszę tak się do Chińczyków dokopywać. Ryłaś, ryłaś. Pokaż tą złotówkę. Zobaczymy. Złahana leżała głęboko w ziemi. 95 rok. A jak wykrywacz wali jak nic. Jak nic. Piątaki mają być. Tak, piątaki. Jeden grosiak musi być, a zapomniałem Wam się pochwalić, jakim ja dzisiaj szukam wykrywaczem. Wykrywaczem Golden Mask 4 Pro WD. Możesz przyjść na chwilkę? Do Ciebie? Tak, a do kogo byś chciał? Tylko Ty tu jesteś i ja. Ja grosik, a Ty? Nie wiem, może jakaś dupka od czegoś. Nie, to jakaś chyba moneta, wiesz? Aluminiowa, cholera wie. A nie, to jest, wiesz co, zatyczka od tego. No widzisz. Od baterii. A już się ucieszyłam, jak to zobaczyłam. Było blisko. Było blisko. To torebki szczęścia. Tak. Za chwilę będzie spuchnięta od monet. Nie jest strasz? Mam taką nadzieję. A to moje kolejne złoto do kolekcji. Przyświeciło mi się, to myślałam, że to będzie coś ciekawego, ale niestety tylko zryweczka. Idziemy zobaczyć, co tam Krzysiu za sygnałki ma. Jak ci idzie? Jak mi idzie? Serce mi zabiło mocniej. No weź, bo ja jak miałam tą. Zobacz. Co masz? Zobacz. Zobacz. To dla mnie, kochani, dziękuję. Zobacz, 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 zobacz. Żeby nie było, żeby nie było. Ale jaki ładny. Żeby nie było, ale mały jest, dziecięcy raczej. I srebrny czy nie srebrny? Nie, kuziwa. Jak już wziąłem w rękę, to zobaczyłem, że jest lekki, ale serce mi mocniej zabiło. Pokaż, żeby zawał mi tu nie dostał. Ale naprawdę myślałem, że to jest złoty, zobacz, bo w tym piasku aluminium nabrało patyny złota. Widzisz taki, nie wiem czy to akurat dobrze kamera odda też. Także zobaczcie też razem z Ewelinką. Takiej złotej patynki nabrał od piasku żółtego. No i żem myślał, że to złoto. A tu jarmarczny wyrób. Też znalazłem złoto. Ale było blisko. Jak zawsze. Było blisko. Zobacz, koło słupka. Najwięcej znalazłem złotych przedmiotów, różnych ozdób i monet przy słupkach od siatki. No bo często jest tak, że właśnie tutaj zawieszają sobie ubrania, bądź rzucają przy słupkach plecaki i tak dalej. Także i był płytko. O, jeszcze masz coś tam. Oto takie. Zobaczcie jeszcze. Oto rzadko się zdarza mieć takiego niefarta, że zamiast złotego to aluminiowy. Coś czuję, że za długo nie pochodzimy. No przywitał nas deszcz i ciągle nam towarzyszy. Idziemy nad wodę teraz zobaczyć. Jest tutaj sygnał. Zaraz sobie zobaczymy, co to. O! Jest tutaj. Widzicie? Część zrywki od puszki. A ty? Jeszcze nie wiem. A wali ci sygnał jak nic.
wiem, że tak nie mogę. O, czekaj. To nie to. Jest cały czas w środku sygnał. A to jest folia, a tam jeszcze gdzieś. Ale nie ma sygnału na nim. Poczekaj. Daj mi się wykopać do mojego złota. Ewelinka walczy dzisiaj z Golden Maskiem. 1+ UK. Tu cosik jest w tym miejscu. Jest tutaj, ja już to widzę. Wyskoczyło ci. Wyskoczył jak Filip z konopi. 10 Talarek. Groszy. 10 groszy. Ty to masz farta. Mam, czasami. Nie urwie się? Nie. No nie. Nie wiem, czy się urwie, czy nie. Ale w oczekiwaniu na to, aż odjedzie auto, które zaraz wam pokażę, które stoi na linii brzegowej, Ewelinka skorzystała z placu zabaw. Chciałam znów poczuć się dzieckiem. Zawsze uwielbiałam się huśtać. Ty jesteś moim dzieckiem. Jest. Chcesz się pochuśtać? Nie, no coś. Fajnie. A kiedy ostatni raz się huśtałeś? Jakkolwiek to brzmi, no dzisiejszej nocy. Weź, świnko. Mówię o huśtawce. Znaczy a, wieczoru, skakuj. Wieczoru. Skakuj. Zmieścisz gdzie ja tam się z moją dupą się nie zmieszczę, muszę trochę schudnąć. A tam za drzewem stoi sobie samochód, widzicie. Czekamy, aż odjedzie, żeby wejść na linię brzegową. Pochodzić sobie. Huśtać się nie chciał. Ale na koniku pojeżdżę, zobacz. Szybciej. Sobie pomyślałam, jakie głupki. Weź, bo ja widziałam na filmiku, jeden tak zrobił i ze sprężyn wyskoczyło. Chwila prawdy. Chwila prawdy. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. A gdzieś to tu spadło. A to jest tu. Chwila prawdy. Kawałek folii aluminiowej. No sporo tego tutaj. No sporo. A ty byś chciała pomorsować trochę, jak te starsze małżeństwo? Nie wiem, czy mogę tak pokazać. Tam kobietka siedzi sobie w wodzie, pływa. Z reklamówką foliową na głowie. Każdy ma jakiś tam sposób. Najważniejsze, że jest odpowiednia forma dbania o swoje zdrowie. Powiem ci szczerze, że jeszcze w taką pogodę może i bym weszła do wody, ale w zimę raczej nie. Przyrębel! Może. W tym roku spróbujemy pomorsować. Spróbujemy. W zeszłym roku już planowaliśmy, ale się nie udało. Z tego morsowania wyszła wspólna kąpiel w wannie. Wstydzaj. Auto z osobami, które morsowało, odjechało, a my myk pyk i od razu wskoczyliśmy na ten skwer nad samym jeziorem. A przede wszystkim zobaczcie też, jakie tutaj ładne jest jeziorko. Jaka duża plaża. Pochwal się, co znalazłaś. Kupę śmieci. I? I co? I no i masz sygnał. Mój pimpek nie domaga. Widzisz? Na razie słyszę. No to rzuć okiem kamery. Coś się zabłyszczało. Co to jest? Dziesiątek. Już następny z kolei. Nie tam. Piątki, żeby były. Dobrej dziesiątki. A tym razem znajdki na oko. Zobaczcie co. Foremka w kształcie banana. A tutaj na kamieniu karabinczyk. O, widzicie go? Co to jest? Już myślałem, że to coś złotego. Znowuż ładnie się zaświeciło. A to karabinczyk. A u mnie kolejny kapselek do kolekcji. A mam już ich trochę i troszeczkę zrywek. Dobrze już idę. Także nieciekawie tutaj jest. Idziemy zobaczyć, bo nas tam woła. Coś się cieszy. W końcu. Co tam masz? W końcu. Bo u mnie bida. Bida? Co w końcu? Zobacz. Daj kamerę tutaj niżej. Zobacz sama. Pokażemy też. Pokażemy też naszym widzom. Patrzcie. Mentusek. Tylko jak zwykle. Nie złoty, tylko srebrny. Ale tu widać ewidentnie, że komuś się uszko oderwało i taki łańcuszek miałem szczęście znaleźć. Ja. Radość bezcenna. No, ja właśnie mówiłam, że mam taką biedę, że same kapselki. No. A faktycznie bez uszka jest. Bez uszka, zobacz tutaj. Ale mordka cieszy.
Trochę srebra jest. Gratki. W tych trudnych czasach i taki byle jaki łańcuszek srebrny ciesz. No nie jest aż taki byle jaki. No oczywiście żartuję, wiesz, chciałem sobie trochę podbić, nie? Natomiast ile tych łańcuszków srebrnych znajdujemy? Bardzo mało w sezonie. To nie jest tak, że wychodzisz i znajdujesz. To trzeba naprawdę swoje kilometry wydreptać. Także mogę się wam pochwalić takim oto znaleziskiem. Srebrnym łańcuszkiem. No i brawo. Może będzie mi pasował. Tobie? Damski czy męski? Jeszcze nie wiem. Teraz nie ma różnicy. Unisex. Ten to ma farta. A mówi, że ja go mam. Też muszę się pochwalić. Nie udało nam się akurat nagrać tego, jak wyciągam, ale... Na żywo, bo byłem co zrobić? Nie wtrącam się. Siku. No dobra. Niechby tak będzie. Ale nie wiem, czy to raczej nie będzie srebrny. Wygląda jak srebro. To, że wygląda. W dzisiejszych czasach nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. Nie wszystko złote, co się świeci. A ty masz a la srebrny kolczyk. Kolczyk. No. Ale widzisz, żeby nie było, masz i ty. Mam ja biżuterii kawałek. Do kompletu, bo ty lubisz coś srebrzonego, nie? Lubię, ale powiem ci, że w momencie jak to zobaczyłam, to miałam nadzieję, że to będzie coś srebrnego. Bo tak wygląda, nie? Nie wiem, niech widzowie ocenią. W kamerze pewnie wygląda jako srebrno, a tutaj pewnie jakaś jarmarczna tandeta. No. No ale i tak ci gratuluję. Bo przecież tutaj przyjechaliśmy, żeby ustukać jakiejś biżuterii i trochę kasy. No i trochę mamy. A jak to wygląda, to za chwilę wszystkim pokażemy, bo co robimy? Podsumowanie. Segregujesz? Tak. No to chwalimy się. Zaczniemy od najgorszych rzeczy. Tymi najgorszymi to nie ma co się chwalić. No co, trochę kapsli. Ja wszystkich też tutaj nie wrzucałem, nie? Bo ja znalazłem około 30 kapsli i zrywek. Karabinczyk, prawie banan, czyli rogal, nasze skarby srebrne, łańcuszek srebrny, ten kolczyk nie wiadomo, czy to srebrny, raczej chyba nie. Nie. Prawie złoty pierścionek, który spowodował mocniejsze bicie serca, bo myślałem, że to już taki złoto. Taki zażółknięty jest. No i hajs. Za dużo nie ma. Niech policzy, moja ukochana. Złoty 30. Złoty, raz, dwa, trzy. Złoty 30. A to jest najgorsze dziadostwo, jakie może być te folie aluminium. No folia wali tym, w tym wykrywaczu jak nic, nie? No. Co kupujemy za tą kasę? Nic, do skarbonki wrzucimy dla Hani. Też dobry pomysł, niech i coś z tego ma Hania. Kończymy nasze dzisiaj poszukiwania na plaży w Julianowie. A jakby ktoś z was chciał sobie tutaj pomorsować, to zapraszamy. Albo w lato poopalać się. Jest to bardzo ciche, spokojne, a zarazem atrakcyjne miejsce usytuowane nad jeziorem Dzierzgońskim. No i oczywiście przystosowane dla dzieci. To jest najważniejsze. Jak widzieliście, nie? Gorąco was żegnamy i pozdrawiamy. I oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek. Zostawcie subskrypcję, lajki i komentarze. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.